Hej, ja jestem Dominik i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś jest ze mną Paweł i to nie z przypadku. Ja wiedziałem po prostu, nie. No właśnie nie, ja wiedziałem, że nasi fani z TikToka będą szczęśliwi, że jesteś w tym odcinku. Słuchajcie, dziś robimy Chapstick Challenge. Zaczynam się z tego. No właśnie, ja chyba też. To jest taki sam challenge, jaki nagrywałem z Sylwią Lipką i bardzo wam się spodobał. Wow. No i nie będę ukrywać, że inspiracją do tego odcinka była właśnie ta pomadka. Pomadka I'm So Sweet, a dokładnie Dominik Rubiński XBS. Dokładnie za tyle jest u mnie na stronie, ponieważ w biedronkach już ich nie da się znaleźć, ale możecie wbijać na Deerstyle, gdzie są pomadki. No to zamów sobie na Deerstyle. Masz już kurczkę z Deerstyle, to teraz możesz zamówić pomadki. To dostałem, to mam. Aha, no trudno. Ja jestem biednym studentem, nie mam pieniędzy na takie rzeczy. Jasne, jasne. Słuchajcie, nagrywamy Chapstick Challenge. Jeżeli wam się spodoba taki odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie do Pawła. No, i Instagrama zaczynamy. Na Instagrama lepiej, YouTube'a Paweł nie zapomniał, że jest. Mam, ale nie posiadam. Mam, ale nie używam. Posiadasz. A mam. To masz czy nie? Zależy, kto pyta. Okej. Zaczynamy! Okej, będzie to wyglądało tak, że losujesz. No ale słuchaj, losujesz, nie możesz powiedzieć, jaki jest smak, tylko pokazujesz Kasi. Nie sobie losuję, tylko tobie. Tak, fajno. Ja nie patrzę. Ale tutaj jest dużo innych rzeczy niż tylko to, co było na kartce, ale grubo. Dobra, musisz mi posmarować usta i później mi dać się do pomachania. Najgorzej, przed odcinkiem użyłem swojej i ja nie wiem, czy. A, dobra. Dobra, cicho. No weź sobie pomachaj. Coś mi śmierdzi. Dobra, daj mi ją do powąchania, bo na ustach nie czuć smaku, bo one są zapachowe. Jest jakiś owoc, ale kurde... Ja bym po zapachu w życiu nie powiedział, co to za owoc. Strasznie dziwne. Gorąco mi w ogóle jest chyba. Wyciągnęłeś prawie całą pomadkę. No wiem, i ona ledwo w ogóle pachnie. Wsadza się do nosa. To nie jest pomadka do góry. No wiem, że to nie jest moja właśnie. To jest pomarańcza. Czy on widział te rzeczy wcześniej? W sensie byłem w sklepie, ale nie pamiętam, jakie braliśmy. Braliśmy wszystkie, które były. Tak, ale pomarańcza z miętą i ta mięta jest bardzo... Dobra, mięty nie. Nie, właśnie dla mnie pomarańcza. Dla mnie ale nie taka pomarańcza ze środka, tylko taka skórka pomarańczy. Taka gorzkawa jest. Poprosimy o zabranie. Smaku w ogóle, no ale jakby pomadki w Polsce nie mogą być smakowe, z tego co się dowiedziałem przy produkcji swoich. Czemu? No bo dzieci je zjadają, więc one muszą być zapachowe, ale w smaku. Nie kupują. Najlepiej jakby były w ogóle niekorzystne w smaku. Ale ja nie chciałem, żeby była aż tak, więc po prostu smakuje wazeliną. Fujka. W każdym razie mam punkt! Jej! Zobaczymy, jak tobie pójdzie, Paweł. Losuję do ciebie. Ja nie umiem w pomadki, bo ja mam jedną ulubioną od X lat i wsiadł na inne mi nie pasi. Ale twojej nie próbowałem, bo nie mam. O! Ryzykownie jestem. Dobrze, zamknij oczy. Ja kupowałem ją z myślą o Pawle. Ekstra, czy to jest smak jakiś Aperol czy coś? A, może? Okej, okay, wygląda... Co to jest, chyba. Wygląda tak. Ale ja muszę zakryć sobie tak oczy, bo będę podglądał. Wygląda w ten sposób. Więc zamknij te oczy i weź rękę po prostu. Ale ja je otworzę. Nie otwieraj. No to zobaczysz. Bang. Masz super usta, Paweł, ty musisz używać pomadek. No dawaj to! Już nie chcę więcej. No musisz, bo nie poczujesz. Dobrze, zgaduj, jaki to jest smak, zapach. Jest naprawdę to beznadziejne, bo to jakąś z wazeliną tylko. Na coś słodkiego. Ej, no jest... otworzyć oczy? Bo się czuję niekomfortowo. Jest słodka, ale nie wiem czemu w sumie. Nieważne. Czemu ona jest czerwona? No, daj, ja ci jeszcze możesz... O, sztachnij się. Śmierdzi czymś słodkim. Mam nadzieję, że to nie twoja. Żeby nie było później tak. Moje sobie wyjdzie. Ja bym powiedział, że to jest jakieś waniliowe albo miodowe. Dobra, ostateczna odpowiedź. Nie wiem, wanilia bym dał, nie wiem co to jest. Pachnie totalnie wanilią, ale jest to różana pomadka. Totalnie nic tam Nie ma. Nie oprócz śmierdzi różą w ogóle. Może ona jest różowa i się przeczytaliście. Nie, jest różana. To nie, to bez nadzieja. No zobacz, Kasia. Czujesz tam różę? Ja czuję tam tylko wanilię albo coś. Wanilia jest taka słodka. Kasia tak wciągnęła, że myślałem, że to pomadka we frunie i w nos. W każdym razie, Paweł, nie masz nie punktu. Chcę. Dobra, teraz ja, losuj. Kolejny produkt dostałem. Losuj. O, wypadło. Niech to chyba to? Ognia. O, mniami. Dobrze, no, czyli będzie smakowita. Blazi, gdzie ty jesteś? O, proszę do ciebie, okej. Okay. Jestem gotowy. Ale ładnie pachnie. To moja ręka. Nie. To jest smacz to na zębie chyba. No, obgryzłeś pomadkę. Czekaj, no. No już, starczy. O Jezu, ale pięknie pachnie ta pomadka. Jaka ciężka w ogóle. Potrzymać ci. Pachnie w ogóle, wiecie jak? Jak Tymbark jabłko mięta. Ale to nie jest chyba. Mogę otworzyć oczy czy nie? Nie. Czemu? Nie, bo kolor za bardzo wskazuje na smak. Tak na maksa tym razem. O, dziękuję za podpowiedź. Stripsy zrobię, więc nie otwieraj oczu. Nie wiem, ale dla mnie tu jest mięta. Z owocem jakimś. Jakim? No właśnie ona pachnie jabłkiem. Czy to twoja ostateczna? No nie, bo jabłko bym, mam wrażenie, że jabłkowa pomadka by pachniała w ogóle inaczej, ale no czuję tylko Tymbark jabłko mięta. No wiesz, poprzednia była różana. No wiem.
Dobra, czekaj, myślę. Pies się rozplaścił na stole trochę. Czy to jest jakiś granat? Możesz odpowiedzieć, bo ten odcinek by trwał godzinę. Nowa granat. Nie. Jaki to był? Brzoskwinka. Brzoskwinia? No. Nie pachnie brzoskwinią. Wiesz co? Jak zobaczyłem nazwę, to czułem brzoskwinię, ale tak to nie. Okej. Okay. Nie, w ogóle nie pachniała mi brzoskwinią, naprawdę. Ładnie pachniała. Ładna była. Ładna. Z tymi wszystkimi pomysłami. Mega. Dobrze. Losuję dla ciebie. A, to tak, nie ja. Ja losuję. Nie ty, nie. Masz nie, trudne. O, super. Ponieważ ona jest dwusmakowa. I będziesz musiał tutaj rozkminić, jak jedno zgadniesz, to i tak dobrze. Dobra, uwaga, zakładam ci to, żebyś nie... Ale on i tak będzie patrzeć w dół. No bo mi tak założyłeś. Weź to niżej. Dobra. O nie, grzywka jest w środku, najgorzej. Uwaga, całkiem ładne opakowanie. Jezus, jaka długa. Uwaga, opakowanie wygląda w ten sposób, więc całkiem ładnie. Bo ona ma taki inny sztyw. No czekaj, co fu, jeszcze nic nie poszło. O, dużo ci jej wycisnąłem. Musisz sobie ją tak... O fu, ale że się obślinił to. Jak chcesz, to się mogę wycisnąć na rękę trochę. No. Bo ona jest taka, wiesz, wyciskana. Nie, nie możesz. Ale ja nie w stanie czuć zapachu, ja mam zamknięty. Dobra, zabrałem ją, więc możesz. Muszę ją schować, bo ona jest cała w paternie tego. Tak myślałem, że ona jest jakaś taka właśnie fujka. Jest jakiś kokos? Nie wiem, to ty zgadujesz, nie ja. Jest tam kokos. No i jeszcze coś byś mógł powiedzieć o niej? O, słodka jest. O, chodzi mi bardziej o smak i zapach niż to, że jest słodka. Nie wiem, kokos. Echwello? Nie, kokos na pewno. Tak. A jak zgadłem jedno, chcę kokos. No dobrze, to masz jedno, ponieważ tam był kokos, ale był też ananas. No to ciekawe, gdzie ten ananas schowali. Ja go nie czułem. O Jezu, no. Czułeś ananas? Nie, jest głównie kokos, no. Ale kokos jest intensywnym zapachem, więc może też dlatego. Ale strasznie. Psa, patrz, chcesz troszkę nie ma. Dobrze. Żaden produkt nie był testowany na zwierzęta. Nie, nie był. No, mam były nadzieję. Pewnie, ale no, nie, nie mogły być. Mogły. Dobrze. Po prostu do Chin to mogły. Przestań. Nie wiem, czy ja miałem losować, ale wybrałem kartkę. Okej, okay, miałeś losować. Jestem ready. O, i masz to fujkę. Gdzie? O. O nie, czy to jest też to takie gówno w sztywcie? Nie, to nie jest gówno w sztywcie. Czyli takie wyciskane. Okej, okay, już nie chcę. O Jezu, dużo! Czemu to jest takie słodkie? Mówiłem, to jest mega miniami. Dawaj palec. Ładnie pachnie. Jak kiełbasa. Jest trochę słodka, o dziwo. Potrzebuję jej więcej na palec. Nie. Serio, na ustach masz. Ale z ust nie powącham. Udało ci się. Zamykam oczy, poproszę więcej. Trudne to jest. No cię. To jest jeden zapach? Dwa chyba. To czemu mi nie powiedziałeś? Nie wiem, nie wiedziałem, że to istotne. To znowu pachnie jak jakiś napój z miętą. I nie wiem, może ty piłeś z tym barkiem? Nie, właśnie nie piłem go chyba pół roku. Piłem ostatnio gazowane te, a one inaczej pachną. Ty mi, krótka piłka. Nic mi nie przychodzi do głowy. Możesz zgarnąć dwa punkty. Wiśnie bym tu dał i miętę bym dał, w razie czego. No dobrze, lepiej ty nic nie dawaj więcej, bo to w ogóle ani jedno, nic? Ani drugie. W ogóle zero punktów? Gruszka i żurawina. A wiesz co jest najlepsze? Jak to losowałem, byłem pewien, że to granat. A Kasia mi mówi, że to dwie rzeczy i podaje mi ten. Ja myślę sobie, o co chodzi? Czy to pachnie gruszką? Może trochę, ale nie, nie zgadłbym w ogóle. Ja mam wrażenie, że Kasia to miała chrupki wcześniej w tym miejscu. Miałam jakieś okruchy. Okej, okay, zamknij oczy. Aha. Uwaga, lecimy. O, będziesz mieć kolorowe usta. Ale pachnie. Dobra, starczy. Nie, bo nie masz jeszcze tu. Ale ja już czuję. Jak tak się szczerze, to pewnie twoja. To jest truskawkowa pomadka twoja? Odpowiedź to nie! Malinowa to jest. Za późno była malinowa. Tak myślałem, że malinowa, ale tak się szczerzyłeś, jakby to była twoja. Dobra. Pachnie totalnie malinowa. Tak, pachnie malinowa. No, jest malinowa. Nie masz punktu, Paweł. Uuu, później powiedziałem, że nie, to później się nie liczy. Powiedziałem, zanim nie liczy się. No nie, bez nie ma zmian. Ale to są trzy takie same, już ja go raz losowałem. Nie, nie. Dawaj. O, super mega, napiłbym się. Nie wierzę, co tu jest, patrzcie. Widzicie to? Mega. No to jest łatwe do zgadnięcia. Dawaj. Nigdy nie przestałem. Cola. No ciekawe. No tak. A nie Pepsi. Bez różnicy jest to właśnie to. Zgadłem? Tak, wygrałeś pomadkę. O wow, Psi Patrol! No zwierzę, uroda! Ej, ale to akurat jest true, bo z tych wszystkich pomadek te najbardziej pachniały wszystko. No, ale tutaj ona aż tak nie pachnie, na ustach inaczej się trochę rozłożyła. O, pachniała, ja tylko otworzyłem, już wiedziałem, że to jest to. No, ale jest to cola. Nie, żebym nie widział nawet, że coś. Ona pachnie jakby była gazowana. Tak pachnie. Nie chcę wiedzieć, co się dzieje w twoim nosie po prostu. Gazuję! Mam punkt! Nieważne, zamknij oczy. Okej, okay, ty masz ciekawy tutaj smak. Cały czas mam jakieś ciekawe smaki, które podpowiem ci niczym. Troszeczkę, że to nie będą owoce. Może pachnieć owocem, ale to nie będzie owoc. Ja ci tak podpowiem. Bekon? Bo jestem bardzo dobrym człowiekiem. Pokażę też do kamery ją. Patrzcie, tak wygląda. Pokaż. Chyba śnisz. Dobra, uwaga. Czekaj, ja też ją chcę powąchać. Oho, na pewno zgadniesz. Nie. Oj, jaka... rzadka. Ale słodkie. Co czujesz? Opowiedz nam. Pina colada czuję.
Nie wiem, jak to nazwać. Dziwny to jest smak. Ja bym powiedział, że tam jest znowu jakiś kokos, ananas, ale to by było bez sensu, bo już było coś takiego. Gorzka była, kwaśna, słodka. Słodka na maksa była. No to pomyśl, co jest słodkie na maksa? Cukier. W innej formie. Syrop klonowy. Co jest jeszcze słodkie? Burak cukrowy, nie wiem, czy jest słodkie. Dobra, nie wiem, zgaduj jednak, strzelaj, bo ci nie podpowiem. Ja już tak próbowałem, ale nie udało się. Bita śmietana. Twoja ostateczna odpowiedź? Nie. Paweł, 3, 2. Nie mogę w stresie podejmować decyzji. 5, 4, 3, 2. A możesz liczyć w głowie, 1. Bo ja nie mogę krzyczeć. Okej, ostatni raz liczę do 3. Dobra, nie, do 7. Wiem, karmel. Odpowiedź to sweet candy. To był cukierek po prostu. Jak mówię, że tak ultra słodko, jakby smakuje, no to wiadomo, że to będą cukierki. Nie wiedziałem. Miód ma w ogóle inny, karmel też by inaczej. No pachnie jak cukierki pudrowe. Oj, inne cukierki jedliśmy chyba. Możliwe, ale pachnie jak cukierki pudrowe. Dobrze, teraz moja kolej. Dawaj. Ja mam w głowie tylko jedną rzecz, ponieważ ludzie zazwyczaj nagrywali to tak w parach i dawali sobie buziaki, whatever. Wow. Przecież wtedy w ogóle już nic nie czuć. O fu, jaką ma nieprzyjemną konsystencję. Nie mów, jak ci smaruje, bo będziesz mieć na zębach. Sorry. Nie mogę ci tego dać do ręki, bo jest cały obrędowany. Zimno mi w usta. Śmierdzi. Ewidentnie coś jest nie tak w twoim nosie. Jest tłusta. Jest tłusta. Śmierdzi. Ale co to jest za zapach? Nie śmierdzi. Nie kojarzy mi się z niczym, ale ta jako jedyna w sumie ma taki ochładzający efekt na ustach. W sensie, że jakby miała bardzo dużo mięty w sobie. Może są to cukierki miętowe. Ale przywiozę coś słodkiego takiego. Dasz radę. Come on, Dominik, you can do it. Jesus to nie pachnie niczym. No nie wiem, czym Jesus pachnie, bo już dawno go nie było chyba. Pokaż, jak to pachnie na ręce. No pachnie miętą. Ej, nie sztyftem miętowym. Nie pachnie tak, jak pachnie w opakowaniu. To daj mi opakowanie, no. Tu im bardziej wącham, tym bardziej czuję miętę po prostu. Czy to jest jakieś mango, którego nie czuć? Po prostu mango jest delikatne często. Nie. Dobra, co to było? Granat. Granat? No. W ogóle nie pachnie jak granat. To znowu jest ten case, że ja znałem nazwę, więc trochę inaczej mi to pachniało, ale nie wiem. W sensie nie, mango nie. Mi nie pachniało, w sensie, ale... Przez tą miętę myliło mnie bardzo, bo nic nie czułem oprócz miętowego takiego, wiesz, jak te sztyfty do nosa właśnie miętowe. To tak pachniało mi. Jezu, strasznie dziwne. No, ja bym smakał jakieś dziwne i nie da się zgadzać. Znaczy nie, smak masz ten, łatwy. Wiem. Już. Dobrze, to jak wiesz, to mów. Arbuz. Jest to truskawka. Ojej, a byłem pewien, to arbuz. A może Kasia pomyliła? Nie wiem. Nie, no jest truskawka. Nie smakuje niczym akurat ta, ale pachniała arbuzem. Cofnijmy. Truskawka. No niestety nie masz punktu. Nara. Masz dowody. Nie wybieraj, tylko losuj. Zamkniętymi oczami losujesz. Oszukista. No nie! No dawaj! Wow, ale glos. Ofu. Ciekawe. To jest taki sztuczny zapach. Strasznie. Pachnie trochę ogórkiem, ale to będzie arbuz. Co? Nie? Co? Arbuz. No tak. Tak? Ale pachnie ogórem. Że to było też to. Czyli za czego byłem pewien, że zostały pomylone. Dobrze. Z nim już nie. Dobra. Zamykaj oczy. Okej. Okay. Jestem beznadziejny w tą grę, tak. Kasia? Ej, może ja po prostu nie mam zapachu. To jest zapachu. Dobra, uwaga. Smaruję. Beznadziejna. Smaczne. Nie wiem, gdzie mam nos teraz. Naprawdę. Chcę to tak dociśnij. Zatkałeś mi przepływ. Sorry. Nie czuję tego. Dobra, jakiś owocek tam jest fajny. Strzelam teraz tak. Dobrze, czy strzelaj. Jest to jagódka? Nie. Mango? Nie. Nie widziałem innych kartek w środku. Nie wiem, co to jest. Truskawka ze śmietanką. Dominik Grupiński XBS. Ja czuję tą truskawkę ze śmietanką. To jest jak te chupa chupsa stare takie. No, jak, jak widzę, to czuję. Bardziej ja nie mogę mieć zamkniętych. Mi się najbardziej podoba. Beznadziejna. Uwaga, co się najbardziej, że masz na kasę. O, pod... No masz. No, mega. To jest moja niebieska. Tak. Poczułem ją od razu. To jest jagodowa. Mam punkt. To było łatwe. Dało się easy. Ja miał specjalnie, że miałem mniej. Nie, od razu wiedziałem. Znam ten zapach na wylot. Więc masz ostatnią, Paweł. Ostatnia szansa na punkt. Dobra. Czemu ty smarujesz tego tak dużo? Żebyś mógł poczuć ten zapach. Nie ma smaku. Mogę otworzyć oko? No. No weź, bo ja nie czuję, jak mam zamknięte. Nie wiem dlaczego. Ale nie pokażę ci jej, bo ma kolor. Co? Charakterystyczny kolor. To daj mi pomachać. Ale ja muszę, bo ty mi nie trafisz w nos. Ale ja też nie trafię. Dobra, to egzotyczne. O! Mango! No mango. No otwórz. Pomyśl. Mango. Pomyśl. Mango. Pomyśl. Nie ma
będę myśleć. Widział kartki pewnie, tak? To jest mango. No to czemu mnie tak nie naprowadzasz? Ja bym cię naprowadził. Dobrze. Także to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawiajcie łapki w górę i... Nie, waniliowa. Malinowa. Waniliowa! No i dlatego ja nie zgaduję, no. To jest tak napisane. Malinę miałeś! Wanilia. A to mi się zakryło. Jeżeli wam się podobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w kolejnym. Zostawcie łapkę w górę. Jeszcze nie umiem mówić z tym aparatem. Bye! Ja chcę narysować Disney Channel. Wyszedł ci świetnie z tego. Idziemy.